Dzień dobry. Jeśli macie czas, to zapraszam do obejrzenia instrumentu. Od środka. Przepuszczenie takiej okazji to byłby grzech. Studenci rzucają robotę, aby skorzystać z tak unikatowego zaproszenia. To jest niesamowite, bo można tylko bardzo proszę o ostrożność, dobrze? Żeby tam... Dziękuję. Tutaj wiesz, bo to wszystko jest strasznie delikatne. Nie? No dlatego ja nie zamierzam niczego dotykać. Szczególnie tych grudków tutaj, bo tak. Łatwo przestoić. No. A to tymi drudzami się stroi? Tak, to są piszałki językowe, dlatego się stroi drutami. A zaraz tutaj usłyszymy, bo widzisz. Wolę się do niej mijać, bo jak coś tutaj pociągniemy, to... Jeżeli myślicie, że to już koniec, to jesteście w błędzie. To dopiero pierwsze z trzech pięter. Naturalnie jakość nagrania ma się nijak do tego, jak brzmiało to w środku. Ponadto piszczałki są dookoła nas i wrażenie przestrzeni jest niesamowite. Miałem ciarki na plecach, będąc w tych organach. Konstrukcja jest całkowicie mechaniczna, zasilana trzema miechami klinowymi, każdy wielkości łóżka. Organy posiadają 1600 piszczałek połączonych w 37 głosów. Do tego dwie klawiatury ręczne, inaczej manuały, oraz klawiaturę pedałową. Aby spełnić kronikarski obowiązek, kilka informacji. Nagranie to powstało podczas wizyty Laboratorium Akustyki Technicznej AGH z Kołem Naukowym Akustyki Architektonicznej w Filharmonii Łódzkiej. To dzięki uprzejmości dyrektora Tomasza Bębna mieliśmy możliwość obejrzeć instrument. Prezentowany instrument to organy barokowe, strojone pół tonu niżej niż współczesne instrumenty, co umożliwia granie z orkiestrą instrumentów dawnych. Konstrukcja wzorowana jest na XVIII-wiecznych egzemplarzach i wykonana ręcznie. Do włączenia odpowiednich rejestrów podczas koncertu organista często korzysta z pomocy asystenta registranta ze względu na dużą powierzchnię, na jakiej znajdują się gałki do ich obsługi. Co ciekawe, w Filharmonii Łódzkiej zamontowano dwoje organów, ale o tych drugich może innym razem. Zainteresowani? Jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zapraszam do polubienia i udostępnienia tego filmu. W razie pytań lub sugestii można nas znaleźć m.in. w komentarzach poniżej. Do usłyszenia, Marcin Zastawnik.